Dzień dobry wszystkim. Jestem we wspaniałym miejscu w Groniu. Janiołów Wierch 34. Willa Glamping Pasieka. Tutaj się buduje dopiero. No. Miejsce jest naprawdę cudowne. I polecam. W pobliżu jest Bukowina Tatrzańska i schronisko smaków. Bardzo tak samo polecam. Pyszne jedzenie. Chciałem się odnieść do tego, dlaczego tak nienawidzę świadka koronnego. Świadek koronny jest dla mnie największą szują. Zacznijmy od Judasza. Judasz był bardzo niedobry, prawda? Idźmy dalej. Skoro świadek koronny jest kimś dobrym, to weźmy sobie takie porównanie. Żołnierz, który broni kraju, jest zawinięty przez wroga i w trakcie przesłuchania sprzedaje naród. Czy on robi coś pozytywnego? Czy twój sąsiad, jak mówi, że za głośno chodzisz, on robi coś pozytywnego? Każdy taki, który myśli tylko o sobie, jest egocentrykiem i największą szują. Nie ma o czym tutaj rozmawiać. Dla mnie nie ma szacunku dla takich i są zepsuci do szpiku kości. Bo jak może być dla mnie ważniejsze moje dobro, skoro sam źle robię? A w chwili, gdy jest mi źle, robię wszystko, żeby mnie ominęła kara. Nie. Biorę wszystko na klatę, bo staram się być normalny dla wszystkich ludzi. To w sumie tyle. A mam jeszcze wierszyk dla masy. Masz wabik, masa. Przez ciebie zginął kiełbasa. Zyskałeś sobie przychylność sądów, bo jesteś ruro bez zasad i poglądów. Nie masz jaj ani ambicji, dlatego pracujesz dla policji. Byłeś zawsze szmatą. Choć dobrego chłopaka grałaś, byłaś w naszych szeregach, dobrze się kamuflowałaś. Gangstera udawałeś, a sukienkę nosić chciałeś. Małolatów dojeżdżałeś i haracze narzucałeś. Twardziela świrowałeś, nasłuchiwałeś i się spowiadałeś. Nie zawsze prawdę słyszałeś, a jednak zamykałeś, żeby nie wyszło, że ty taki słaby byłeś, to na bandziorów wszystko zgoniłeś, że tobie chcieli wybić rodzinę. Prawda jest taka, że już dawno pękła twoja sraka. Cały czas byłeś na układzie, konfidentki dziadzie. Ludzie uwierzyli, że ciebie skruszyli, książkę przeczytali i po plecach cię klepali. Większego kalkulatora ani większej szuli nie widziałem. Fiuć ci w każdą dziurę na wieki wieków, amen. Żołnierze zatajenie prawdy oddawali życie,
A ty, ściero, chcesz być na szczycie? Każdy mężczyzna wszystko przyjmie na klatę, a ty do waginy wziąłeś watę. Możesz jeść to, czego nie masz, bo idą święta. Jaja, zapamiętaj. To dla ciebie masa. Przepraszam, że tak mną telepię, ale nienawidzę tych łotrów, tych kalkulatorów, którzy myślą tylko o sobie. Pozdrawiam, widzowie, i chcę, żebyście mnie trochę zrozumieli. Ja naprawdę nie chcę być nie wiadomo kim. Ja pragnę, żeby nie było dobrego postrzegania sześćdziesiątek i świadków koronnych, bo oni nie dosyć, że nie zawsze powiedzą prawdę, to myślą tylko i wyłącznie o sobie. Ty, ja, ktokolwiek jest dla nich nieważny. Nawet rodzina. Zapamiętajcie to. To są najgorsze łotry na świecie. Pozdrawiam wszystkich i życzę wam dużo zdrowia. Są święta, więc wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.